Centrum Studiów Bałtyckich zabrzmiał Gaudeamus. Hymn studencki był nie tylko początkiem roku akademickiego, ale inauguracją działalności Uniwersytetu III wieku w Ełku. Studia dla osób w wieku dojrzałym oraz tych na emeryturze narodziły się z potrzeby. Nad ich przygotowaniem czuwało Mazurskie Towarzystwo Naukowe na czele z Alfonsem Bobowikiem. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, o czym świadczy liczba studentów. Mam jeszcze dzieci, które uczą się, ale ja też chcę osiągać coraz większą wiedzę. Dorośli studenci poczuli się, jakby mieli po 20 lat. Jak przystało bowiem na słuchaczy pierwszego roku, otrzymali indeksy oraz legitymacje studenckie. Rozkłady zajęć to też obowiązkowy atrybut studenta. Nie obejdzie się bez książek. Coraz bardziej rozwija się, tak samo i nauka jest bardziej rozwinięta. Wiadomości są głębsze, czerpane z nowocześniejszych źródeł. Studenci Uniwersytetu III wieku mają do wyboru cztery kierunki. Najnowszą historię i problemy cywilizacyjne współczesnego świata, turystykę, krajoznawstwo i historię regionu, nauki społeczne, a także kulturę i sztukę. Pan Kazimierz wybrał dwa fakultety, historię i turystykę. Nie chcę niczego nauczyć, ja chcę sobie powiększyć tylko wiadomości, poszerzyć wiadomości, spotkać się ze starymi przyjaciółmi i spędzić wolny czas. Do pracy jestem za stary, ale do takich poszerzania wiadomości, spotkań różnych, to jeszcze trochę siły mam. Po uroczystej inauguracji roku akademickiego przyjdzie czas na zajęcia. Będą je prowadzić nauczyciele akademiccy, na co dzień pracujący na białostockich i olsztyńskich uczelniach.